Laurenty i mechanik Joe niszczą nasze miasto. Dlaczego oni to robią? Nie w moim mieście. Użyj teraz naszego hipnolasera. Jedź za nami. Tak, panie. Morfu, zamień się szybko w gigantycznego robota. Morfu, powstrzymaj Laurentego i Joe przed niszczeniem miasta. Nie, Morful! Pomóż im zniszczyć miasto! Dobrze, panie złodzieju! O nie! Morful stał się zły! Kocham to! Dzięki hipnolaserowi wszyscy będą robić to, co im każemy! Musimy śledzić złodziei! Zahipnotyzowali Morfu! Ale jak ich powstrzymać, skoro Morfl nie słucha tego, co mówisz? No dobra, Jorn, pora zaczynać. Jestem pewien, że nam się uda. Mamusiu! Dwóch panów chciałoby ci powiedzieć coś bardzo ważnego. I tak wiem, że jesteście kiepskimi bandytami. Nie mam czasu, żeby się wami zajmować. Prezydent cały czas nie chce zapłacić okupu. Powiedz jej, powiedz jej! Pani synowie są najbardziej przesiąkniętymi złem rzezimieszkami, jakich kiedykolwiek widziało to miasto. Są naprawdę bardzo źli. Co wy za głupoty opowiadacie? Moi synowie nigdy nie byli wystarczająco źli. Teraz przyprowadzili mi do domu policjanta. Ajajaj, jesteście większymi nieudacznikami niż myślałam. Ale... Mamo, powiedz, że jesteśmy niecnymi złoczyńcami. Powiedz, że jesteś z nas dumna. Poddajcie się, paskudy. A to niby dlaczego? Jesteś małą dziewczynką, a czerwony kumpel już ci nie pomoże. Wszyscy razem, łapcie ich. Dlaczego ci ludzie wykonują twoje rozkazy? Zahipnotyzowałaś ich? Robimy różne rzeczy nie dlatego, że jesteśmy zmuszani, ale dlatego, że zgadzamy się z tym, co mówią inni. Ach, za umyślne niszczenie mienia! Pójdziecie obaj do więzienia! Moi synowie zostali aresztowani? Tak, mamo. Jesteśmy aresztowani i trafimy za kratki. O, chłopcy, to znaczy, że jesteście naprawdę bardzo złymi ludźmi. Rozpiera mnie prawdziwa duma. Słyszałeś to, braciszku? Bardzo dobrze słyszałem. Bardzo dobrze. Nasze miasto znowu wygląda wspaniale. Teraz, moi drodzy, pora do łóżek. Nie, tatusiu, nie chcemy iść jeszcze spać. Sam mówiłeś, że robimy to, co mówią inni, wtedy, gdy się z nimi zgadzamy. To prawda. Ale dzieci robią to, co mówią ich tatusiowie. To, co mówią tatusiowie? I mamusie, i nauczyciele w szkole, i pan policjant, i babcie i dziadkowie. Kto tam jeszcze? Morfu, zamień się w samochód wyścigowy. Patrzcie, przyjechałam prawdziwą wyścigówką. Też mam auto do wyścigów.
Gdzie ono jest? Stoi tutaj. Brum, brum. Też mam takie sportowe auto. Samochód przeskoczy każdą przeszkodę. To niemożliwe. Żaden samochód nie umie przecież skakać. A mój to umie. Za chwilę wyrosną mu nogi robota. Wow! Mój może mieć skrzydła jednorożca. Uważajcie! To lawa! Marvel! Zamień się w statek kosmiczny! Moje sportowe auto ma rakiety z turbo doładowaniem! Za to mój samochód wyścigowy ma specjalny róg. Dzięki niemu tworzy magiczne przejścia. Ciekawe, czy uda wam się mnie przegonić. Statki kosmiczne lecą bardzo, bardzo szybko. Hej! Gdzie są Sara i Troy? Morfu, wracajmy już. Co się stało? Dlaczego przerwaliście wyścig? Morfel jest po prostu dla nas za szybki. Pomyślałam sobie, że mogę zaprosić was oboje na pokład rakiety kosmicznej Morfu. Miejsca wystarczy. Dziękuję, skończyłem. Dzięki mojemu wynalazkowi będziesz mogła zmieniać się tak jak twój przyjaciel. Super! Zmieniłam się w kotkę. Teraz nie złapiesz mnie. Największym, jak to tylko możliwe. Jestem Argentinozaurem. Spójrz na mój długaśny ogon. O nie, coś się zepsuło. Przez to nie mogę zmienić się z powrotem w siebie. Profesor Rashid! Tak, masz rację. Powinnam wrócić do profesora Rashida. Ale jestem zbyt duża. Nie potrafię ominąć tych drzew. Morfu, zmień się w dźwig budowlany. Ha ha!
Ojej! Bardzo przepraszam, panie profesorze Rashid, ale zepsułam pana wynalazek. Nie mogę się zmieniać tak jak wcześniej. Nie przejmuj się. Naprawię usterkę w Trymiga. Mila! Zmień się teraz w Milę! Profesorze Rashid, chciałabym to panu zwrócić. Od dzisiaj tylko mój przyjaciel Morful będzie się zmieniał.